Dzień dobry. To ja nazywam się Aleksander Naskręt, a to jest Filip Przybyłowicz. Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie i w tym roku przygotowujemy się do udziału w 25. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym realizowanym od 1994 roku przez Kancelarię Sejmu we współpracy z innymi instytucjami. Celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez aktywizowanie młodzieży na rzecz własnej społeczności lokalnej, a także upowszechnianie wiedzy na temat działalności Polskiego Sejmu, demokracji parlamentarnej. Tematem tegorocznej sesji są posłowie Sejmu II Rzeczpospolitej, ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji. Postać, którą wybraliśmy, to Norbert Barwicki. Naszym celem jest rozpropagowanie informacji o tej osobie w miejscu zamieszkania. Dlatego też gościmy na posiedzeniu Rady Powiatowej. Norbert Barwicki, urodzony 6 czerwca 1880 roku w Sieciechowie, zmarł 6 sierpnia lub 27 września 1941 roku w Auschwitz-Birkenau. Był to polski działacz socjalistyczny, przywódca PKS-u, publicysta, prawnik oraz nauczyciel. Był członkiem PKS-u od 1902 roku. W latach 1904-1905 działał w organizacji PPS. W Zagłębiu, potem w organizacjach Warszawy, Łodzi i Wilna. Od 1914 do 1935 był posłem na Sejm w ramach Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów. W okresie 1920-1926 był przewodniczącym klubu ZPPS, członek Komisji Rolnej Sejmu Ustawodawczego 1919-1922. W 1930 roku został pozbawiony mandatu poselskiego, został oskarżony w procesie brzeskim. Jako człowiek działacz Centrolewu został w 1932 roku skazany na 2,5 roku więzienia. Wyrok odbywał razem ze Stanisławem Digła w więzieniu mokotowskim od 25 listopada do 8 maja 1934. W czasie okupacji hitlerowskiej był jednym z organizatorów lewicowych grup PPS do walki z okupantem, będąc w zdecydowanej opozycji do PPS-WRN, wiążącej się z ZWZ, uznawanej przez niego za sanacyjną. Nawiązał kontakty z Centralnym Komitetem Organizacji Niepodległościowej. Wraz z Adamem Kuryłowiczem, Piotrem Gajewskim, Marianem Kubickim oraz ludowcem Edwardem Wieczorkiem wydawał konspiracyjne pismo Kopie Robotnik jako organ Związku Kopii Robotników. Aresztowany przed Gestapo 21 września 1940 roku, 7 stycznia 1941 roku został osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, gdzie kierował PKS-owską organizacją ruchu oporu. Zmarł w obozie 6 stycznia lub 27 września 1943 roku. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia. Teraz jeszcze raz zajęć źródła, tego nie będziemy wyłączać. Uczniowie przygotowali dla Was, jeśli kandydaci do Sejmu, tą prostą krzyżówkę. Hasło jest na szaro zaznaczone. Ta krzyżówka no nie jest długa, bardzo Was proszę, żebyście ją zrobili. Właściwie nie jest związana bezpośrednio w całości z postacią Norberta Radzieckiego. Bo byśmy chcieli, żebyście zajrzeli na stronę, czy do Wikipedii, czy do innych źródeł, bo jeszcze mają dwa dni, żeby widzieć źródeł. Tak, filmujesz, przeżywać, tak każdy mówi. Sorry. Ja zrobiłam, żeby to małpala.